Opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o Janie Karskim, niezwykłym kurierze, od którego nie chciano odebrać przesyłki. Gdy hitlerowcy w czasie II wojny światowej tak strasznie traktowali Żydów, z dnia na dzień coraz straszniej, to wydaje się, że można było zrobić coś więcej, żeby ich powstrzymać. Tacy ludzie jak Poldek z mojej opowieści W ciemności albo pani Irena Sendlerowa robili co mogli, co byli w stanie zrobić. Ratowali pojedynczych ludzi, ale Żydów, których zaczęli zabijać hitlerowcy, były tysiące, miliony. Tu była potrzebna pomoc kogoś silnego, kogoś spoza Polski, ważnych ludzi z innych państw, które walczyły przeciwko Hitlerowi. Takiego na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych albo może premiera Anglii. No tak, ale jak oni mieli się dowiedzieć o tym, co hitlerowcy wyprawiali z Żydami w okupowanej przez siebie Europie? Jak przekazać Amerykanom, którzy przystąpili nawet już do wojny, co się dzieje w obozach, gettach? Nie było dronów, internetu, komórek, a przede wszystkim wolności do przekazywania wiadomości. Najwięcej hitlerowcy zabijali Żydów na terenie Polski. I jak wiemy, polskie państwo podziemne miało problemy z działaniem na miejscu, gdzie Gestapo, czyli niemiecka okrutna policja, deptała im po piętach, zamykała w więzieniach, obozach i zabijała. Więc jak tu jeszcze wysyłać wiadomości i spotykać się z Amerykanami i Anglikami, ale niech was głowa nie boli. Polskie państwo podziemne miało swoje sposoby. A poza tym musicie wiedzieć, że całe to państwo podlegało pod rząd, który nie mieszkał w Polsce. Sprytne, co? Tak było bezpiecznie, bo jakby hitlerowcy wyłapali wszystkich ministrów, to trzeba by szukać nowych, a poza tym zamiast rządzić, by się musieli ciągle chować przed Gestapo. Dlatego ten rząd poszedł sobie na tak zwane uchodźstwo i zamieszkał w Londynie. Anglia, jak wiemy, uratowała się z pomocą polskich pilotów od Hitlera i cieszyła się wolnością, a zatem rząd na uchodźstwie mógł sobie rządzić w spokoju, a polskie państwo podziemne miało swoich specjalnych łączników, których nazywano kurierami albo emisariuszami i oni właśnie kontaktowali się z londyńskimi rządzicielami. Pamiętacie Jana Nowaka Jeziorańskiego z mojej opowieści o Wolnym Radiu? On był też takim kurierem i przemierzał Europę zalaną hitlerowcami, żeby przekazywać wiadomości pomiędzy państwem podziemnym, a londyńskim rządem, chociaż nie umiał jeździć na rowerze. A zatem Polacy dawali sobie radę z kontaktem ze światem, choć wymagało to wiele odwagi i było niezwykle ryzykowne. Otóż jeden z takich odważnych kurierów postanowił zawalczyć o to, aby świat się dowiedział jak najszybciej o tym, co robią hitlerowcy Żydom, czyli o tak zwanej zagładzie. Kurier nazywał się Jan Karski, choć to nazwisko przybrał jako pseudonim, to już sobie je zostawił, bo chyba je polubił. Karski, jak i inni Polacy, wiedzieli, co się dzieje z Żydami, ale gdy tak się szło ulicą czy drogą wiejską, to choć wiadomo było, że hitlerowcy łapią, wywożą Żydów, to tak szczegółowo, co dalej się dzieje, jak człowiek nie chciał, to się nie dowiadywał. A Jan Karski chciał się dowiedzieć. Chciał jak najwięcej zobaczyć z bliska, żeby jego informacje były dokładne, wręcz wstrząsające i poruszyły tych, do których się postanowił wybrać ze swoim tak zwanym raportem, czyli sprawozdaniem, opowiedzeniem, opisem zagłady Żydów. Janowi udało się dwa razy dostać do getta warszawskiego. Z pomocą przyszły mu organizacje żydowskie, które widziały nadzieję na ratunek w takim pomyśle Jana Karskiego, że opowie światu o cierpieniu Żydów i wtedy świat w te pędy przyjdzie na pomoc. Ale zobaczmy, co było dalej. Karski dostał propozycję od żydowskiej organizacji, żeby dostać się do obozu hitlerowskiego, gdzie Żydom i Polakom każą pracować w nieludzkich warunkach, ale też zabijają ich. Takie wejście do obozu to już nie to samo, co do getta.
getta. Nie można było sobie wejść i wyjść, a jakby się Niemcy dowiedzieli, kim jest Karski, to na pewno by nie wyszedł stamtąd w ogóle. Szefowie Jana z polskiego państwa podziemnego musieli dać zgodę na taki szalony pomysł. I dali. Co ciekawe, jego szefem był między innymi jego brat, starszy o 17 lat, Marian. Wymyślono, żeby Jan dostał się do obozu w Izbicy. To jest niedaleko Lublina. Do tego obozu przywożono Żydów nie tylko z Polski, ale i z całej Europy. Przywożono pociągami prawników, lekarzy, nauczycieli z Wiednia, Holandii, Francji i ich całe rodziny, dzieci w eleganckich ubrankach, panie w kapeluszach, panowie z walizkami. Wysiadali w miejscu, gdzie był brud, głód, krzyki i bicie ze strony strażników i nie było dobrego zakończenia zazwyczaj. Rodziny były tam rozdzielane i mama i dzieci szły do jednego obozu, a tata do innego. I Niemcy uznali, że mają w tym obozie tak zwanym tranzytowym tyle pracy, że muszą sobie wziąć do pomocy Ukraińców. Nazwano ich od niemieckiego zwrotu chętni do pomocy chiwisami. To byli zazwyczaj ludzie, którzy uciekli z Armii Czerwonej albo dostali się do niewoli hitlerowskiej, gdzie byli traktowani strasznie. I takie pracowanie w obozie dla Żydów to było dla nich ratunek, poprawa życia. I niektórzy z nich byli złymi ludźmi, a niektórzy nie, jak w każdym narodzie czy zawodzie. Są dobrzy ludzie i źli ludzie. I Jan miał udawać właśnie takiego chiwisa. Po prostu jeden z chiwisów miał na imię Fiodor, dostał zapłatę za to, że się zamieni na kilka godzin z Janem. Dał mu swój mundur i buty i Jan wsiadł do samochodu, którym kierował drugi Ukrainiec, Jurko, który był we wszystko wtajemniczony. Jurko spojrzał na Jana i powiedział: jesteś nawet podobny do Fiodora. Gdyby hitlerowcy dowiedzieli się o całej tej zamianie, zginęliby wszyscy trzej: Jan, Fiodor i Jurko. Wjechali do obozu samochodem Oplem i zawieźli jakieś beczki zgodnie z planem. Nikt z hitlerowców nie zorientował się w spisku. Udało się Janowi wejść i wyjść z obozu w Izbicy i zobaczyć to całe zło, które tam się działo w centrum Europy. Nie wiem, czy słowo udanie się pasuje do tej historii, bo Jan był zdruzgotany tym, co zobaczył i jeszcze bardziej chciał opowiedzieć światu o zagładzie Żydów. Przygotował sobie specjalną prezentację, oczywiście bez slajdów i zdjęć. Miał wszystko w głowie. Miał niesamowitą pamięć, dlatego był świetnym człowiekiem do pracy emisariusza. Zapamiętywał tysiące zdań, słowo w słowo. I ta prezentacja, która trwała 18 minut, miała po prostu jak najlepiej przekazać to, co najważniejsze o sytuacji Żydów. Miała wstrząsnąć odbiorcami. Jan uważał, że to jest jego najważniejsza przesyłka. Ale powiem Wam, że nikt nie chciał tej przesyłki wziąć sobie do serca. To nie jest tak, że wszyscy ludzie mu nie wierzyli, choć niektórzy tak. Mówili, że to propaganda. W większości ludzie chyba nie chcieli wierzyć. Prezydent amerykański Roosevelt, który był jednym z trzech ważnych panów z innych moich opowieści, powiedział Karskiemu tak: z Niemcami policzymy się po wojnie. Panie Karski, proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, ale czy Polska jest krajem rolniczym? Czy nie potrzebujecie koni do uprawy waszej ziemi? Nie wiem, co odpowiedział Jan na to pytanie, ale na pewno proponował, żeby bombardować miasta niemieckie, jeśli hitlerowcy nie zaprzestaną zabijania Żydów, albo chociaż linie kolejowe prowadzące do obozów. Nikt go nie posłuchał. Obozy były wyzwalane dopiero przez amerykańskich żołnierzy z jednej strony, a przez sowieckich z drugiej, wtedy, gdy szli i wyzwalali Europę spod całej okupacji. I wtedy już dla wielu Żydów to było za późno. I wtedy ci, co nie wierzyli lub nie chcieli wierzyć w zagładę, uwierzyli i byli w szoku. Jan bardzo cierpiał z tego powodu przez całe życie, że mu się nie udało choć troszkę z jego przesyłką, ale próbował i to bardzo ważne, a niewiele by brakowało, żeby w ogóle nie mógł nawet próbować i nie dożyłby swojej wizyty u prezydenta amerykańskiego.
bowiem zaraz na początku wojny, niecały rok po jej wybuchu, gdy wędrował ze swoimi wiadomościami w głowie w kierunku londyńskiego rządu, został złapany przez hitlerowców na terenie Słowacji. I tam uznał, że już z nim koniec. Hitlerowcy go zabiją, a przedtem może nie wytrzymać ich bicia i jeszcze wyda swoich kolegów. Postanowił się zabić. Nie udało mu się na szczęście i gestapowcy przewieźli go do szpitala już na terenie Polski, do Nowego Sącza. Pod jego salą ustawili strażników, więc Karski nadal był więźniem hitlerowców. Lekarz, który się nim zajmował, zaproponował, że powiadomi kogo trzeba, że Jan tu jest, że żyje, żeby tylko Jan podał jakiś adres, nazwisko, ale Karski był podejrzliwy. Bał się, że to podstęp, że lekarz, chociaż Polak, jest szpiegiem hitlerowców i nie chciał mu nic powiedzieć. Lekarz i pielęgniarki kilka razy go jeszcze zagadywali, a on uparcie nie i nie. Karski zauważył, że zarówno pan doktor, jak i opiekujące się nim pielęgniarki oszukują strażników co do jego stanu zdrowia, bo owszem, nie był za zdrowy, hitlerowcy go nieźle obili, ale opiekujący się nim robili z niego jeszcze bardziej chorego, żeby hitlerowcy jak najdłużej dali mu spokój. I na przykład pielęgniarka popatrzyła na termometr, na którym było 37,7, zakrzyknęła głośno tak, aby strażnik usłyszał 39,6. Jan Karski w końcu przekonał się, że lekarz ma dobre zamiary i też działa w konspiracji. Nazywał się Słowikowski i miał pseudonim, bo działający w konspiracji mieli pseudonimy. Pamiętacie Rudego, Alka, Zośkę, prawda? A więc ten lekarz Słowikowski miał pseudonim Dzięcioł. No przecież, że nie Słowik. I gdy odpowiedni ludzie z szefostwa Jana Karskiego dowiedzieli się o jego uwięzieniu, zdecydowali, żeby go odbić z rąk hitlerowców. Lekarz Dzięcioł był odpowiedzialny za ten etap uwolnienia Jana, który miał miejsce w szpitalu. Po pierwsze, w dniu, kiedy to miało nastąpić, miał uśpić innych pacjentów, żeby nie było świadków. Po drugie, otworzyć okno w odpowiednim miejscu na korytarzu. A po trzecie, dać sygnał ucieczki Karskiemu, jeśli wszystko było do niej gotowe. Pan Dzięcioł namówił też strażników, policjantów, którzy byli Polakami z takiej granatowej policji, żeby przymknęli oko na całą sprawę i oni nie dość, że przymknęli te swoje oczy, to jeden z nich wymyślił, że zawiesi się linę przy łóżku Jana, niby że uciekł przez okno swojej sali i w ten sposób zmyli się śledztwo hitlerowców. I nadszedł dzień ucieczki. Pacjenci dostali od doktora Dzięcioła specjalną herbatkę ze środkiem na dobry, mocny sen. Jan dostał kawę zbożową i był tym trochę zdziwiony, że ma inny napój. Nie wiedział do końca, że to ten dzień ucieczki. Pan lekarz Dzięcioł urwał się ze spotkania, na którym grał z kolegami w karty. To spotkanie to było jego alibi. Dowiedzcie się, co to jest alibi. Otworzył odpowiednie okno, które jedna z pielęgniarek w międzyczasie zamknęła, bo nie wiedziała o całej sprawie i bała się, że pacjentom będzie zimno. Doktor stanął w drzwiach sali, gdzie leżał Karski i zapalił papierosa. To był ten umówiony sygnał. Teraz uciekaj! Gdy Jan zobaczył Dzięcioła z papierosem, zdjął błyskawicznie piżamę, żeby potem nie zostawiać jej na drodze ucieczki jako śladu. I w samych majtkach pobiegł do umówionego miejsca z otwartym oknem. Tam na zewnątrz już stali jego pomocnicy w ucieczce, którzy na swoich plecach go z tego okna zdjęli, dali mu normalne ubranie, dobre buty i ruszyli według planu ucieczki w kolejne miejsca. To była trudna droga, bo Jan naprawdę był poturbowany i słaby i dzielni pomocnicy musieli go nieść na plecach. Dotarli do łódki, którą mieli płynąć kawałek, żeby psy hitlerowców zgubiły ślad. Jan w pewnym momencie z tej łódki wypadł, bo się za bardzo przechylił i musiał go kumpel ratować. I gdy wsadzili go z powrotem do tej łódki, to kazali mu leżeć na jej dnie nieruchomo. I udało się. Jan, przechowywany przez różnych dobrych
mądrych i odważnych ludzi, bo ryzykowali życie swoje i rodziny. W ich domach wyzdrowiał i nadal był kurierem. I właśnie potem, po tej niezwykłej ucieczce, pojechał do Anglii i Stanów ze swoim wołaniem o pomoc dla Żydów. Po wojnie Jan Karski nie wrócił do Polski, bo by go w Polsce zwanej PRL-em pewnie chcieli zamknąć w więzieniu, bo komuniści, za przykładem Stalina, nie lubili takich jak Jan, walczących w polskim państwie podziemnym, którzy chcieli wolnej Polski i bez Hitlera, i bez Stalina. A jeszcze musicie wiedzieć, że to Jan Karski wymyślił nazwę Polskie Państwo Podziemne. W czasie swojego pobytu w innych krajach jako emisariusz chciał też, żeby świat jak najwięcej dowiedział się o niesamowitej walce Polaków z hitlerowskim terrorem. I zagranicznym dziennikarzom, jak i szefom z rządu londyńskiego bardzo spodobała się ta nazwa Polskie Państwo Podziemne. Karski spotkał się wiele lat po wojnie z lekarzem Dzięciołem, któremu na szczęście udało się doczekać końca wojny, choć hitlerowcy bardzo węszyli i szukali tych, którzy pomogli w ucieczce kuriera. I Jan Karski był przez wiele lat profesorem w Stanach. Nigdy na stałe nie wrócił do Polski, nawet jak była już wolna od komunistów. Po śmierci Jana ludzie chcieli go jakoś upamiętnić, pokazać, że był ważny, bo on był bardzo skromny całe życie i zaczęto budować mu takie niezwykłe pomniki, ławeczki Jana Karskiego, czyli Jan siedzi na ławce. Jest 7 takich ławeczek na świecie. Jak będziecie mieć okazję, to usiądźcie obok Jana Karskiego na ławeczce i uśmiechnijcie się w sercu do niego i jego historii. Podobno Jan nie chciałby mieć pomników, bo on nie lubił takiego wywyższania się, opowiadania o swoich zasługach, ale jeśli te ławeczki mają pomóc nam poznać niezwykłego kuriera i pamiętać o tym, żeby zawsze walczyć o wolność i dobro, tak jak on, to myślę, że ławeczki Karskiego są fajne. Niech przypominają nam dobrego człowieka historii. Bomba!